Oczywiście mogę? Okej, powiesz, bo bez to dobra. Zapraszamy, proszę. Tam na tamte 3 krzesła takie tam są. Zapraszamy. Tam gości. Ja spróbuję właśnie przedstawić po prostu. Pan Jan Targasiński, który w czasie okupacji niemieckiej mieszkał w Kazimierzu Dolnym. Początkowo był komendantem rejonu Kazimierz Dolny w tej strukturze takiej terenowej, ale od momentu, kiedy zaczęło go poszukiwać gestapo i musiał się ukrywać, dostał w 1943 zgodę na zorganizowanie zukrywających się oddziału partyzanckiego i tym oddziałem dowodził aż do wejścia Armii Czerwonej. Potem uciekł z tego terenu, przez dłuższy czas przebywał w różnych miejscach polskich, chyba w 1947 został namierzony na Śląsku. Jak twierdzi, nie podjął już działalności podziemnej, natomiast miał szwagra, który był komendantem wcześniej obwodu Puławy, i kilka osób w rodzinie, i następny raz trafił do więzienia komunistycznego w momencie, kiedy pojechał odwiedzić szwagra w Trójmieście. A oni akurat zakładali nową organizację podziemną, kolejne jakby wcielenie Armii Krajowej, i akurat u jego szwagra był kocioł. Po tym śledztwie pan jeszcze raz był aresztowany, czy to było jedyny raz, kiedy pan siedział w więzieniu? Jak był pan aresztowany u... Dostałem ostatecznie 2 lata na Mokotowie siedziałem w śledztwie. 2 lata. No i właściwie to mnie zarzucali win. A potem dzwon. To się podobno miało nazywać dzwon, kolejna organizacja. Tak. Pani Romualda Tudrej pracowała w sztabie obwodu, tak? To znaczy ja, jak się dostałam, no kończyłam oczywiście nie zaocznie, tylko na kompletach. W różnych miejscach Polski. Skończyłam małą maturę, nawet tutaj w Warszawie zdawałam tą małą, tak zwaną maturę w 1943 roku. I zaraz zostałam zaprzysiężona przez sztab w Kośminie, przez jego szwagra, który jest tutaj na tym zdjęciu. A właśnie, tu przez, tak, pana Lechita, mojego dowódcę bezpośredniego, i pracowałam w sztabie, ponieważ umiałam pisać na maszynie. Mieliśmy jedną zdobyczną maszynkę, Erikę, tak? Erika, ona to się nazywa, taka niemiecka. I ja pisałam meldunki, pisałam również i o obchodzeniu się z bronią, bo przecież to była młodzież, która poszła do nas, do oddziału. Zresztą tak nie można było wziąć do oddziału byle kogo, musieli mieć rekomendacje ci młodzi ludzie. I w każdym razie i dla nich do przeszkolenia, czy to w szkołach tych podoficerskich, czy ewentualnie już jak starsi byli, nawet tak zwaną podchorążówkę zieloną kończyli. No i meldunki. Meldunki nie zawsze szły na maszynie. Tak, to jest ta środa. Środa. Tak, i dalej. A to jest informacja. No i tym się zajmowałam. Jak trzeba było, gdzieś zagrożony był jakiś łącznik, to wtedy szłam i do Puław okrążonych, bo jakoś miałam szczęście, że mnie nie zaczepili, czy do Lublina parę razy do okręgu jeździłam. Ile pani wtedy miała lat? No ja, jak skończyłam 16 lat, to już zostałam zaprzysiężona. No więc na młodych mniej zwracali uwagę. Pan pochodził z jakiej rodziny? Urzędniczej. Urzędniczej, ale związana raczej z chłopami, bo wszystko rolnicy a mój ojciec wyjechał z Mopola, z Fotowrót anglo-polski. Niedaleko Kraśnika, jak Państwo mniej więcej się orientują, w Lubeczce. No i ojciec był urzędnikiem, naczelnikiem poczty w Kraśniku. Tam kończyłem gimnazjum. No i maturę. A potem Był pan harcerzem? Słucham? Był pan harcerzem? Obowiązkowo. Obowiązkowo, tak. Jeżeli chodzi o harcerstwo, tak, byłem harcerzem. Nawet i teraz mam tutaj dyplom harcerski. Teraz pokażę. Dostałem z Opora, był taki, miał kontakt z naszym z 15. Ja tu gdzieś mam. Panie Janie, proszę powiedzieć, ile pan miał lat i co pan robił, jak zaczynała się wojna? Jak zaczynała się wojna, no to ja... 15. Proszę zobaczyć, że ja... Jeżeli chodzi o pamięć, to nie mam do 24 lata i co pan robił? Więc no byłem wtedy w Puławach, prawda? Bo tam rodzice przenieśli się z Kraśnika do Puław. I krótko. Aha, a potem, proszę Państwa, ożeniłem się. Kazimierzu. Ale studiowałam w Warszawie już. No to potem urzędowałem się. I żona moja pochodzi z Kazimierza. I ja byłem zaprzysiężony wtedy przez Lechita, pod późniejszego komendanta podwodu B. I byłem do jego dyspozycji w Puławach, a potem, ponieważ żonę miałem z Kazimierza, przeniosłem się do Kazimierza. I cały czas tam byłem w konspiracji. Pracował pan w tym czasie? Byłem, tak, zastępcą komendanta placówki. No i trochę deptali mi po piętach. To był 40 rok, prawda? 40. No, więc w końcu w 1942 roku była krwawa środa, którą tu opisuję, i po tej krwawej środzie gdzie masę zginęło. W 1942 pan ten oddział... Nie, w trzecim. I na początku trzeciego to wtedy Lechit powiedział: dość tego, musimy przeciwstawić się temu wszystkiemu. No i czy chcesz być, prowadzić oddział dowódcę? Ja mówię: oczywiście. No i wtedy zacząłem tworzyć oddział leśny składający się ze spalonych, to znaczy tych, którzy już byli na indeksie. Poszukiwało, to się nazywało spalone. Po prostu od jednego, od dwóch zacząłem ten oddział. No. Panie Janie, czy ja mogę panu przerwać? Ja się jeszcze o jedną rzecz chciałam spytać. Pan był jedynakiem, tak? Nie. Jedynakiem. Miał pan rodzeństwo? No, tak. Dwie siostry. Tak? A faktycznie, bo jedna była żoną do pana dowódcy, to już zgadza się. Ani braci. Proszę powiedzieć, bo ja sobie przypominam, że w momencie, kiedy pan zaczął być poszukiwany przez gestapo, to gestapo się zajęło pana rodziną. Czy mógłby pan opowiedzieć, co się stało z pana ojcem? No właśnie. Tak. Więc w Puławach też trochę mnie wytropili i niestety ja się już pilnowałem, prawda, i nie nocowałem w jednym miejscu. No i w końcu, no Byłem już w oddziale nieuchwytny po prostu. I Gestapo przyszło kiedyś i ojca zabrali. I ojca zabrali. I ja miałem potem ojca możliwości, że ojca zwolnili. Mianowicie miałem ludzi z Kurowa i oni mieli kontakt z lubelskim Gestapo. W lubelskim Gestapo pracowało dwóch Austriaków, Bauerów. Tak, tak. Był jeden, zapomniałem już to. Bauer. Było dwóch braci Bauer, z tego co ja wiem. No. I oni, prawda, powiedzieli mi, że ojciec będzie zwolniony. Wysłałem ostrygę, taki uzbrojony, on tam z Kurowa, pseudonimem operuje. No, no, tak, tak. Jeszcze z kimś innym poszedł, z Korczakiem. I poszli tam, powiedzieli, ten pan musi być zwolniony. Rób co chcesz. No i dobrze rozmawiał i powiedzieli, że ojca zwolnią. To gestapowcy. I żebym to był, za tydzień miałem przyjechać do Kurowa. Jechałem do tyłu, do Kurowa, bryczką. I nie bardzo tak wierzę w różne takie zabobony, ale zając się przeszedł drogę. No i coś mówię, to chyba nie uda się tego. Ojciec miał już w czwartek zwolniony. I faktycznie powiedziano mi, że ci gestapowcy, którzy mieli zwolnić, byli ostrzelani na... Przez lubelski, podlubelski oddział. Tak. Jak wyjeżdżali z Lublina, po prostu oddział partyzancki, chłopcy samowolną akcję wykonali. Zobaczyli, że jedzie samochód z Niemcami i chcąc zdobyć broń, po prostu ich skutecznie ostrzelali, zabijając tym samym człowieka, to znaczy, którzy... No nie tylko to, siostra tego aktora Hanca też miała być wypuszczona za pośrednictwem tego człowieka. Kilka rzeczy było już zorganizowanych, bo oni brali pieniądze. I po prostu kilka osób, no i rzeczywiście działali skutecznie. To znaczy rzeczywiście ci ludzie byli poza murami za te pieniądze. Natomiast rzeczywiście kilka tych rzeczy już nieskończonych nie udało się, dlatego że po prostu podziemie zastrzeliło. No i powiedział mi Ulrich, nazywał się ten gestapowiec, ten co młyn miał w Kurowie i miał... A, kontakt z tymi z Lublina. I miał kontakt właśnie z tym gestapowcem. No i powiedział, to jeszcze musimy nawiązać kontakt. Ale w międzyczasie dowiedziałem się, że ojciec wywieziony tam do trupiarni tam. Zastrzelony. Znaczy w każdym razie już ojciec zmarł.